twój 1X jest standardem, został stworzony przez Instytut Inżynierów Elektroników i Elektryków. Zostały w nim opisane metody kontroli dostępu do sieci. Pierwsza wersja została opublikowana w 2001 roku i była przewidziana do sieci Ethernet 802.3. Dopiero w roku 2004 została uaktualniona, przewidziana do sieci bezprzewodowych i token ring. Standard ten określa sposób enkapsulacji protokołu IP i sposób przenoszenia go przez sieć LAN. Sam protokół IP dostarcza metody uwierzytelniania dla stacji roboczych. 802.1x jest otwartym standardem, dzięki czemu możemy go uruchomić na urządzeniach niezależnie od producenta. Urządzenia te jednak muszą wspierać się protokół 802.1x. Po wdrożeniu otrzymujemy pewnego rodzaju przejrzystość. Załóżmy, że doszło do pewnego zdarzenia. Mamy adres IP hakera, nic więcej. Dane zawarte na serwerze radiusowym pomogą nam połączyć ten adres IP z adresem MAC, z nazwą użytkownika, z miejscem, w którym się logował do systemu. Dokładny czas zostanie przedstawiony również. Bezpieczeństwo jest zwiększone dzięki temu, że uwierzytelniamy użytkownika, zanim się dostanie do sieci. Dodatkowo dzielimy użytkowników na tych tymczasowych, na gości. Oddzielamy ich od komputerów zwykłych pracowników. Możemy również przydzielać różne uprawnienia, różne bilany dla pracowników z departamentów, różnych departamentów. Wystarczona jest również pewna elastyczność. W dzisiejszych sieciach pojawia się wiele urządzeń. Nie są to tylko komputery. Mamy access pointy, drukarki, mogą być kamery IP, kontrolery do automatyki budynku. Jeżeli wdrażamy, uruchamiamy dosyć dużą sieć, może się pojawić tych urządzeń nawet kilkaset. 802.1x może nam przyspieszyć całą procedurę wdrażania. Przy przełącznikach, przy ilości przełączników ponad 50, samo konfigurowanie portów jest dosyć problematyczne. 802.1x dostarcza sposób automatycznej konfiguracji portów. Jest możliwe uwierzytelnianie zarówno użytkownika poprzez suplikanta i urządzenia, które niekoniecznie muszą mieć wbudowanego suplikanta. O tym jeszcze powiem później. Musimy jednak zdawać sobie z tego sprawę, że nie każdy suplikant wspiera wszystkie metody uwierzytelniania, nie każdy system operacyjny ma suplikanta. Po wdrożeniu będziemy mieli pewne opóźnienia związane z czasem, który jest wymagany do przesyłania informacji pomiędzy suplikantem a serwerem uwierzytelniającym. Można jednak te czasy skrócić, o tym też powiem. Samo wdrożenie może być złożone, ale dużo zależy od tego, w jakiej sieci uruchamiamy ten protokół. Nadal można się spotkać z sieciami, nawet dużymi sieciami, które są płaskie zupełnie, jest jeden VLAN. To jest akurat najgorszy przypadek, ale wtedy musimy zacząć od wprowadzenia pewnych polityk bezpieczeństwa, musimy podzielić tą sieć na VLANy, wprowadzić nowe reguły na firewallach. Do tego musimy rozważyć zakup, jeżeli nie ma serwera radiusowego. W każdym bądź razie cały proces wdrożenia to nie jest sama konfiguracja portów na przełącznikach. Za chwilę powiem, jak wygląda przepływ pakietów przy uwierzytelnianiu. Najpierw rozpoznamy komponenty, podstawowe komponenty, które biorą udział w uwierzytelnianiu. Jest to suplikant, jest to tak naprawdę aplikacja, która jest uruchamiana na komputerze. Może być to wbudowany suplikant Windows, Mac OS posiada takiego suplikanta wbudowanego.
Możemy spotkać się z suplikantami dostarczonymi razem z driverami do karty sieciowej, szczególnie bezprzewodowej. Możemy też ściągnąć z internetu darmowego suplikanta i zainstalować go. Suplikant komunikuje się z urządzeniem uwierzytelniającym. Najczęściej jest to przełącznik, może to być również access point bądź kontroler bezprzewodowy. Pomiędzy suplikantem a urządzeniem uwierzytelniającym są przesyłane pakiety IPOL. Urządzenie uwierzytelniające pakiety informacji zawarte w protokole IP enkapsuluje do radiusa. Dlatego czasem możemy się spotkać z takim określeniem, że to jest IP over radius. Na końcu mamy serwer uwierzytelniający. Najczęściej jest to radius. Może to być serwer, który zawiera już informacje o wszystkich użytkownikach, ale możemy mieć też obok Active Directory albo serwer LDAP, który łączymy z serwerem Radiusa. Dzięki temu nie musimy kopiować do serwera Radiusa danych o użytkownikach. Pakiety Radius są przekazywane przez UDP. Serwer uwierzytelniający nasłuchuje na porcie 1812 dla uwierzytelniania i 1813 dla accountingu. Zanim IANA przypisała te numery, wcześniej były używane 1645 i 1646. Musimy pamiętać, żeby przepuścić te porty na firewallu, jak będziemy uruchamiać serwer. Na początku port przełącznika działa jak firewall, który przepuszcza tylko pakiety IPOL. Cały inny ruch typu FTP, HTTP, DHCP jest dropowany. Oznacza to, że zanim nie przejdzie cały proces uwierzytelniania, zanim stacja nie zostanie uwierzytelniona, komputer nawet nie dostanie adresu IP. Wymiana pakietów rozpoczyna się po wysłaniu pakietu IPOL start przez suplikanta, ale również możemy mieć przypadek, kiedy suplikant albo jeszcze się nie uruchomił, ponieważ komputer dopiero się uruchamia, albo nie ma tego suplikanta, więc ten proces może być rozpoczęty przez przełącznik, przez urządzenie uwierzytelniające, poprzez wysłanie pakietu IP request identity. Suplikant odpowiada wtedy pakietem response identity, który zawiera informacje takie jak adres IP, adres MAC i użytkownika, nazwę użytkownika. Te dane są enkapsulowane i wysyłane radiusem do serwera uwierzytelniającego. Serwer sprawdza, czy ten użytkownik jest w bazie. Jeżeli jest, jest wysyłane Access Challenge, pakiet radiusowy Access Challenge. Jeżeli będzie to metoda uwierzytelniania MD5, w tym pakiecie jest wysyłany dowolny ciąg znaków. Ten ciąg musi być zahaszowany na stacji końcowej przy pomocy hasła jako klucz. To zahaszowane hasło jest wysyłane z powrotem do serwera. Hasz, który został otrzymany, jest porównywany z tym, który został wygenerowany lokalnie na serwerze. Jeżeli te dwa hasze się zgadzają, zostanie przyznany dostęp do sieci. Jest wysyłany pakiet radius access accept z informacją IP success. Tutaj w tym pakiecie dodatkowo są wysyłane informacje o tym, jak ma być ustawiony port, czyli na przykład numer VLAN-u, jaki ma być przypisany. Może być przesłana również access lista albo ustawienia quality of service. Stacja końcowa otrzymuje pakiet IP success. W tym samym momencie rozpoczyna się komunikacja Radius Accounting. Wysyłane są tutaj informacje o tym, jaka stacja została uwierzytelniona, im więcej ich danych. Serwer potwierdza, że otrzymał tą wiadomość.
Chwilę powiem, jakie atrybuty są przesyłane. Na początek powiem, jak wygląda pakiet radiusowy. Na początku ma kod. Kod przyjmuje numer zależny od typu pakietu, jaki został wysłany. Następnie jest 8-bitowy identyfikator. Ten identyfikator jest nadawany przy pierwszym pakiecie Access Request. Następnie mamy długość. Długość określa, w którym miejscu kończą się nasze atrybuty. Autentykator jest to 128-bitowy hash, który jest generowany przy pomocy danych, które są zawarte w tym pakiecie, a kluczem jest hasło klienta. Tym klientem są przełączniki bądź access pointy. Dzięki temu sesja między przełącznikiem a serwerem jest uwierzytelniona. Dalej mamy atrybuty. O tych atrybutach powiem tutaj. To jest przykład atrybutów, które muszą być wysłane, jeśli chcemy, żeby jakiś VLAN był przypisany do portu. Pierwsze dwa atrybuty, 64, 65, są to atrybuty, które przyjmują stałą wartość. Atrybut 81 jest to numer VLANu. Czasami możemy się spotkać z rozwiązaniem, które wymaga wpisania nazwy zamiast numeru VLANu. W pakietach radiusowych Accounting Request mamy takie informacje jak typ. W momencie, kiedy jest to początek wymiany danych, mamy tutaj typ start. Session ID umożliwia powiązanie wszystkich pakietów dotyczących jednej sesji. Username to jest nazwa użytkownika. Nas port ID to jest nazwa portu na przełączniku, do którego stacja końcowa została podłączona. Framed IP adres. Jest to adres IP stacji końcowej, cold station ID, jest to MAC adres przełącznika, calling station ID, jest to MAC adres stacji końcowej. Service tape przyjmuje wartość w zależności od tego, w jaki sposób stacja końcowa została uwierzytelniona. Framed mamy wtedy, kiedy została uwierzytelniona przez 802.1x. Call check jest w momencie, kiedy mieliśmy MAC adres bypass. Outbound jest wtedy, kiedy uwierzytelniliśmy stację przez web portal. Nas IP adres to jest adres IP przełącznika. Przy pakietach typu stop i update mamy dodatkowo informacje o tym, ile danych zostało przesłanych. Przy pakiecie typu stop mamy jeszcze przyczynę, dlaczego sesja została zakończona. Jeżeli jest user request, oznacza to, że użytkownik normalnie się wylogował z systemu albo wyłączył komputer. Lost carrier, jeśli wyciągnął wtyczkę z gniazdka. Admin reboot, jeśli przełącznik został zrestartowany przez administratora. A teraz opowiem o metodach uwierzytelniania. Mamy do wyboru. Możemy je podzielić na co najmniej trzy grupy. Challenge response omówiłem przy procesie wymiany pakietów. MSChap tutaj daje nam dodatkowo możliwość zmiany hasła w trakcie uwierzytelniania. Ma dodatkowo funkcję uwierzytelniania i serwera, i użytkownika. TLS wykorzystuje infrastrukturę klucza publicznego i wymaga od nas certyfikatów po stronie serwera i po stronie klienta. Musimy do tego wgrać po jednej i po drugiej stronie root certificate centrum autoryzacyjnego. No i certyfikaty muszą być ważne. TTLS jest to metoda, która tuneluje, szyfruje ruch w pierwszej fazie. Może użyć certyfikatów i klienta, i serwera, ale nie musi. Wymagany jest tylko certyfikat serwera.
Dopiero w drugiej fazie jest uwierzytelnianie klienta i to uwierzytelnianie może nastąpić wykorzystując metodę jedną z wielu dostępnych. Może to być CHAP, może być to nawet PAP, mimo że PAP przesyła hasło i użytkownika otwartym tekstem, to tutaj jest w miarę bezpieczne, ponieważ przesyłane jest to w tunelu szyfrowanym. PIP tak naprawdę dostarcza nam tych samych metod, w ten sam sposób uwierzytelnia stację. Najpierw jest szyfrowany tunel, jest kreowany tunel, następnie przesyłane są w tunelu dane uwierzytelniające użytkownika. Różnica jest taka, że w przypadku TTLS IP przenosi zaszyfrowane dane TTLS, w przypadku PIP to PIP przenosi zaszyfrowane dane IP. Jest to troszkę tak na odwrót zrobione. W sieci mamy różne urządzenia. Często są to urządzenia takie jak drukarki, które nie mają suplikantów. Musimy wtedy rozważyć inne metody uwierzytelniania. Jedną z tych metod jest MAC Address Authentication. Polega na tym, że adres MAC jest wysyłany do serwera uwierzytelniającego jako nazwa użytkownika i hasło. Tej metody użyjemy, kiedy będziemy pewni, że do portu zostanie podłączony komputer, urządzenie, które nie ma suplikanta. Ten proces rozpocznie się od samego początku. MAC Address Bypass polega na tym, że w pierwszej fazie jest próba nawiązania komunikacji 802.1x. Dopiero po upływie jakiegoś czasu, jeżeli suplikant nie odpowie, jest rozpoczynany proces MAC Address Authentication. Web Authentication służy do uwierzytelnienia najczęściej gości. Polega na tym, że użytkownik otwiera przeglądarkę, próbuje dostać się na jakąkolwiek stronę. Ta strona jest przekierowywana na stronę z okienkiem, w którym wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło. Jak użytkownik zostanie uwierzytelniony, ma dostęp do sieci. Niektóre przełączniki mają wbudowany taki portal i na nich uruchamiamy serwer. Są też rozwiązania takie, że uruchamiamy web portal na serwerze zdalnym. Critical VLAN jest bardzo istotnym parametrem. Załóżmy, że mamy taką sytuację, że w środku nocy pada serwer radiusowy, rano wszyscy pracownicy przychodzą do pracy, nikt się nie może dostać, ponieważ w przypadku, kiedy nie mamy serwera radiusowego, nie zadziała metoda MAC Address Authentication, MAC Address Bypass, może zadziała Web Authentication, ale może być też tak, że web portal wykorzystuje samego radiusa. Guest VLAN też nie zadziała w takim przypadku. Także ważnym jest, aby ustawić taki parametr critical VLAN. Guest VLAN jest przypisywany wtedy, kiedy nie otrzymamy odpowiedzi od suplikanta. W niektórych przełącznikach jest to zrobione w taki sposób, że guest VLAN jest przypisany w momencie, kiedy nie otrzymamy odpowiedzi od suplikanta albo użytkownik nie został poprawnie uwierzytelniony. Na niektórych urządzeniach mamy jeszcze dodatkowy parametr Authentication Failed VLAN. Dlatego w przypadku, kiedy użytkownik nie zostanie poprawnie uwierzytelniony. Voice VLAN to jest zwykły Voice VLAN, który przypisujemy do aparatów telefonicznych, ale można się spotkać z urządzeniami, które są w stanie uwierzytelnić również telefon. Działa to troszeczkę w inny sposób, gdyż sam VLAN nie jest dynamicznym VLANem, czyli nie jest, numer tego VLANu nie jest wysyłany przez serwer. Jest to na sztywno przypisany VLAN. Przełącznik tylko otrzymuje informację z serwera uwierzytelniającego, że ta stacja to jest właśnie telefon i jemu trzeba przypisać voice VLAN. Możemy w różny sposób uwierzytelnić komputer. W zależności od tego,
jak go podłączamy. Zazwyczaj jest to Single Host Authentication, zezwalamy wtedy na jeden MAC adres na porcie. Jeżeli pojawi się kolejny MAC adres, port zostanie shutdownowany albo ruch z tego drugiego MAC adresu będzie dropowany. Zależy od konfiguracji port security, jaką mamy na danym porcie. Multiple host authentication polega na tym, że w momencie, kiedy pomiędzy przełącznikiem a suplikantem mamy jeszcze mały przełącznik, który nie obsługuje 802.1x, pojawia się pierwszy komputer, on się uwierzytelnia. Pozostałe komputery, które podłączą się do tego małego przełącznika, mają dostęp bez uwierzytelnienia i będą miały, dopóki ten pierwszy komputer się nie wyloguje. Ale może być też taki przypadek, że po prostu ten pierwszy komputer zostanie wypięty z przełącznika, więc wszyscy będą mieli dostęp, dopóki nie zostanie przeprowadzona, nie zostanie ponownie przeprowadzone uwierzytelnianie. Multiple authentication polega na tym, że każda nowa stacja musi być od nowa uwierzytelniona, niezależnie od tego, czy ktoś wcześniej się podłączył już do przełącznika tego, który nie obsługuje 802.1x. Multiple domain authentication polega na tym, że można uwierzytelnić właśnie telefon i komputer, który się podłącza do tego telefonu. Obie te dwie metody są dość nowe, nie są jeszcze opisane w standardzie 802.1x, więc są tak naprawdę testowane przez niektórych producentów. Mamy jeszcze do wyboru metody uwierzytelniania suplikanta. Zanim wybierzemy odpowiednią w naszej sieci, musimy się zastanowić, czy do naszego komputera podłącza się wiele użytkowników, czy zazwyczaj jest to jeden pracownik, który korzysta z jednego komputera. Jest to prostsza metoda. Nie musimy generować certyfikatów dla każdego użytkownika, dbać o ich hasła, podłączamy komputer, jest on uwierzytelniany, mamy do niego dostęp nawet jeśli nikt się nie zaloguje do niego, ale jeśli loguje się kilku pracowników, nie do końca będziemy wiedzieli, kto tak naprawdę pracował na tym komputerze. Możemy wtedy się zastanowić nad uwierzytelnianiem użytkownika. Dopiero po zalogowaniu się do systemu następuje uwierzytelnienie portu. Tutaj mamy taką wadę, że zanim użytkownik wpisze swoje hasło, komputer nie jest zalogowany do sieci, nie jest podłączony do sieci. Jeśli mamy guest VLAN skonfigurowany na porcie, wtedy przed zalogowaniem komputer jest w VLANie dla gości. Niesie to pewne niebezpieczeństwo, ponieważ mamy w tym samym VLANie komputery pracowników i komputery mniej bezpieczne. Należałoby rozważyć uwierzytelnienie użytkownika lub komputera, jeżeli dane użytkownika nie są dostępne. Wtedy zanim się zalogujemy, komputer jest uwierzytelniany jako maszyna. Możemy wtedy przypisać odpowiedni VLAN, z którego jest dostęp do Active Directory, do serwera DHCP, bądź do serwera, z którego administratorzy mogą się zdalnie dostać do komputerów. Następnie po zalogowaniu proces uwierzytelniania portu następuje od nowa i może być przypisany inny VLAN. Rozpoczyna się też procedura przyznawania adresu IP przez DHCP. Uwierzytelnianie gościa możemy wybrać w momencie, kiedy sami gdzieś podróżujemy, podłączamy się do obcej sieci i nie chcemy, żeby nasze dane były gdziekolwiek wysyłane. Możemy się spotkać z taką sytuacją, że w okienkach, we właściwościach karty sieciowej nie mamy zakładki, w której moglibyśmy skonfigurować suplikanta 802.1x. Należy wtedy uruchomić wypisane tutaj usługi. Na systemach Windows 2003 i XP była to jedna usługa dla karty przewodowej i bezprzewodowej. Od serwera 2008 mamy dwie usługi, które muszą być uruchomione. Musimy zadbać o to, żeby były uruchamiane przy starcie systemu.
Tutaj przedstawię parametry, które możemy zmienić, żeby trochę przyspieszyć uwierzytelnianie. Klient timeout domyślnie jest ustawiony na 30 sekund. Tutaj są parametry z przełączników Quidway i Huawei. Myślę, że w innych rozwiązaniach spotkają się Państwo z takimi samymi parametrami. Klient timeout zazwyczaj nie musi być zmieniany. Jest to czas, który jest wykorzystywany w momencie, kiedy stracimy komunikację z suplikantem w połowie procesu uwierzytelniania. Musi się coś stać z systemem. Takes period jest to ważny parametr. Powinniśmy go zmienić, jeśli chcemy, żeby szybciej gość został uwierzytelniony. Po upływie tego timera mamy przypisany gest VLAN do portu. Handshake period jest to okres, w którym cała wymiana pakietów musi się zmieścić. Quiet period jest to parametr, który jest wykorzystywany w momencie, kiedy mamy uruchomioną tylko metodę 802.1x na porcie i oznacza tyle, że co 60 sekund będzie uruchomiona ponowna próba uwierzytelnienia użytkownika. Reauthenticate period jest to wymuszenie ponownego uwierzytelnienia. Ten parametr może być zdalnie sterowany. Możemy podawać go z samego serwera radiusowego. Taka metoda jest zalecana. W przypadku, kiedy zmienimy uprawnienia na serwerze i nie chcielibyśmy, żeby osoby, którym usunęliśmy uprawnienia, dostawały się do sieci, moglibyśmy skrócić ten parametr, żeby od razu te uprawnienia zostały przyjęte w sieci. Serwer timeout mówi o tym, że w ciągu 30 sekund serwer musi odpowiedzieć na pakiety radiusowe. W przypadku MAC adres bypass wygląda to tak, że początkowo switch dostaje informację, że został podniesiony port. Zostanie wysłany pakiet IP Request Identity. Po 30 sekundach zostanie wysłany ponowny pakiet. Po kolejnych 30 sekundach kolejny pakiet. Wysyłane są dwie powtórki, dlatego że domyślnie jest ustawiony parametr retry na 2. Po kolejnych 30 sekundach jest sczytywany MAC adres i wysyłana informacja do serwera uwierzytelniającego w celu uwierzytelnienia stacji poprzez MAC adres. Czyli w sumie potrzebujemy aż 90 sekund, żeby przejść do kolejnej metody uwierzytelniania. Ten parametr możemy zmniejszyć do jednej powtórki. TX period możemy zmniejszyć nawet do 1 sekundy, czyli maksymalnie możemy ten proces zmniejszyć do 2 sekund. Mnie się udało zmniejszyć TX period do 5 sekund, retry do jednej powtórki i to wystarczyło, żeby szybko przydzielać użytkowników do innego VLAN-u albo uruchomić inny proces. W przypadku guest VLAN-u nie ma po prostu komunikacji z serwerem radiusowym, ale przy domyślnych ustawieniach potrzebujemy również 90 sekund, żeby guest VLAN został przypisany do portu. Nie ma jakiegoś jednego rozwiązania, które by zadziałało we wszystkich sieciach. To należy przetestować i sprawdzić, jaki parametr jest najbardziej odpowiedni, jaki czas jest najbardziej odpowiedni w waszej sieci. W przypadku, kiedy nie mamy dostępu do serwera radiusowego, zostanie przypisany critical VLAN. Tutaj musimy poczekać 30 sekund, chyba że już wcześniej serwer został zaznaczony jako nieaktywny. Jeżeli mamy critical VLAN przypisany, to zostaje wysłany pakiet IPSuccess. W sieciach mamy również inne zagrożenia.
według CSI między 60 a 80% nadużyć pochodzi z wewnątrz sieci i na tym powinniśmy się skupić w najbliższym czasie, zapewnić, żeby stacje, które są podłączone w sieci korporacyjnej, były bezpieczne. Do nadużyć możemy zaliczyć wymianę danych poprzez peer-to-peer, ściąganie nielegalnego oprogramowania, uruchamianie dodatkowych modemów, uruchamianie access pointów w firmie. Bez jakichś dodatkowych narzędzi nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich komputerów, które mamy w firmie. Powinniśmy monitorować, analizować, czy komputery są używane do celów związanych z pracą, przynajmniej w godzinach pracy. Jakie dane są wynoszone, czy na pamięciach USB możemy zapisywać dane, czy nie. Jak stacje się zachowują, czy szybko są uruchamiane, czy często ulegają jakiejś awarii. Do tego powinniśmy jeszcze sprawdzać, czy nie mamy na komputerach, czy są uruchomionych jakichś niechcianych procesów. W tym nam niestety 802.1x nie pomoże i potrzebujemy jakiegoś innego rozwiązania. Huawei ma takie rozwiązanie, jest to TSM, Terminal Security Management. Jego koncepcja polega na tym, że oprócz wydzielenia użytkowników zewnętrznych, gości, przypisania uprawnień w zależności od tego, w jakiej grupie jest użytkownik, to są sprawdzane wymagania bezpieczeństwa. W zależności od tego, czy komputer spełni te wymagania, czy nie. Jeżeli nie spełni, to jest tymczasowo przypisywany do domeny izolacyjnej. Przebywa w tej domenie, dopóki nie naprawi wszystkich wymagań bezpieczeństwa. Dopiero po naprawie może zostać przypisany do domeny, w której ma pełen dostęp do serwerów. Rozwiązanie to może być uruchomione w trzech trybach, w zależności od tego, jakie są wymagania w państwa sieci. Może być to Security Access Control Gateway. Najczęściej są to firewally Eudemon Huawei, które mogą oprócz access list obsługiwać filtrację URL. Filtracje te są dynamiczne, nie ściągane z serwera TSM i przypisywane do konkretnego użytkownika. Kolejny tryb to jest host firewall i wymaga tylko serwera TSM oraz agentów uruchomionych na stacji końcowej. Sam agent pilnuje, jakie otwieramy strony, czy komunikujemy się z odpowiednimi zasobami w sieci. 802.1x to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Tutaj przełączniki komunikują się z serwerem TSM w celu zaciągnięcia polityk. Na komputerach może być uruchomiony agent na stałe, sztywny, może być również uruchamiany poprzez plugin do przeglądarki. Uwierzytelnianie może odbyć się też poprzez web authentication. Jeżeli na stacji nie zostaną spełnione wszystkie wymagania bezpieczeństwa, w łatwy sposób możemy je naprawić, klikając jednym przyciskiem. Dodatkowo serwer TSM sprawdza, gdzie użytkownik się podłącza i w jednym miejscu może mieć bardziej restrykcyjne uprawnienia, w innym mniej restrykcyjne. Dodatkowo mamy rozwiązanie takie, które zabezpiecza przed wyniesieniem danych z firmy. Polega na tym, że użytkownik tworzy jakiś dokument, szyfruje go, wysyła dane o uprawnieniach do serwera DSM. Serwer potwierdza, że otrzymał. Później użytkownik może wysłać do kogoś ten dokument. Kolejna osoba musi zapytać się, czy ma uprawnienia do czytania tego dokumentu.
Jeżeli ma takie uprawnienia, może ten dokument otworzyć. Ale w przypadku, kiedy ktoś ukradnie ten dokument, nie będzie w stanie go rozszyfrować, ponieważ serwer DSM nie przyzna uprawnień, nie prześle mu klucza, który jest wymagany do rozszyfrowania. Mogą być tutaj przypisywane różne uprawnienia tylko do odczytu, do edycji, do kopiowania. Agent pilnuje również, żebyśmy nie robili screenshotów, także dosyć mocno zabezpiecza. Również jest możliwość przypisania uprawnienia do czytania tylko wewnątrz firmy. Jeżeli użytkownik nie ma dostępu do serwera DSM, nie będzie mógł odczytać tego dokumentu. I to by było wszystko, co chciałem przekazać. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeżeli jest jakieś pytanie, proszę podnieść rękę. W takim razie dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za prezentację. Dziękuję bardzo.